Dzień dobry, z tej strony Wilku, a ja witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Darkest Dungeon z widzami. Słuchajcie, widzę, że te odcinki cieszą się naprawdę niesłabnącą popularnością i powodzeniem. Widzę dużo komentarzy, które mnie niezwykle cieszą. Mogę sobie z wami tutaj wszystkimi nieźle pożartować. Ja lubię żartować, myślę, że wy również. Więc jeżeli gdzieś i czasami przegnę, to powiedzcie mi o tym. Mam nadzieję, że tego nie zrobię, jeżeli za daleko się posunę w tym, co mówię. No ale na tym polega i prowadzenie i bycie mistrzem gry, a dzisiaj jestem Wilkiem, który przewodzi tej wyprawie do Mrocznego Lochu. Zatem witam w kolejności Wojtka Markowskiego, Tille Winter Werewolf, jeżeli mnie ogląda Protona, Tymka Gancarza, Wegira, Wille Diodatis, witam cię wielbiciel kokotów, już mówię, że lubisz. Witam również Blood Rain, tak, dokładnie, witam panią, witam Mareczka, Mareczku, już niedługo będzie twoja kolej, witam Husarza, witam, słuchajcie, Rybaka, który niedawno doszedł i chce być kimkolwiek, witam Mrocznego Królika, Mroczny Króliku, cieszę się, że cię widzę. Witam Tille, to już mówiłem, witam Tatepona Tona, witam Wegira, no właśnie, witam Majstra, Mariusza Kułakowskiego, Uterna, Mateusza Woźnicę, Hartresa, Makcio, Baco, Jaco i Darka Kubita, czyli wszystkich tych, którzy do mnie piszą. Oraz oczywiście całą resztę, która nie napisała, dała suba, dała łapkę i chce ze mną w tą podróż się udać. Dobrze, no ale teraz czas przyszedł na to, żeby zatrudnić kolejnych bohaterów. Możemy jeszcze czterech zatrudnić. Co jest niegłupim pomysłem. Nie wiem, czy ja mogę jeszcze karoce rozwinąć. Chyba nie bardzo. Ale z trzech mam do wyboru. I mamy, słuchajcie, krzyżowców. I ja, ponieważ dwóch krzyżowców się zgłosiło, dwóch krzyżowców i zatrudnię teraz. I będzie to, słuchajcie, w kolejności. Zaraz wam powiem. A co dwóch krzyżowców zawsze się przyda? Zrobimy taką drużynę mocniejszą. I tych krzyżowców zrobimy sobie na przykład krzyżowcem. Kto chciał być krzyżowcem, słuchajcie? Szukam sobie teraz. Mariusz Kułakowski będzie krzyżowcem i będzie krzyżowcem jeszcze, słuchajcie, szukam cały czas, kto tu chciał być krzyżowcem? Cholera jasna, no. Husarz, słuchaj, husarzu, w końcu przyszła twoja kolej. Husarz lubi patetyczne teksty, lubi je pisać, lubi przemawiać, więc damy mu i taką możliwość, okej. Okay. Dajmy go jako tutaj do drużyny, tylko zmienimy od razu jego nika, Bach. I tutaj od razu tworzymy postać, husarz. Zróbmy też mu jakieś barwy, słuchajcie, od razu. Husarzu, co powiesz na przykład na białe wdzianko, niebieskie wdzianko, ok. I Mariusz Kłakowski jako drugi. Słuchajcie, no zagram dwoma, bo taką mam fantazję. Mam nadzieję, że nikt się na to mnie nie obrazi. Mariusz Kułakowski, proszę cię uprzejmie. Chciałeś być kimkolwiek, więc taką możliwość ci teraz i przedstawiam. Kułakowski. O, i chyba nie wystarczy. Coś nie chce wchodzić dalej. No trudno, Kułakowski. No, wszyscy będą wiedzieli, o kogo chodzi. Nie uwaga. No nie jest to dobre, ale dobrze. Trudno się mówi. I tyle. Enter. I Mariusza zrobimy dla niepoznaki jako kolor czerwony. A co? Bardzo dobrze. Trochę nam się nasza drużyna, słuchajcie, powiększyła. To bardzo się dobrze stało. Czyli jak widzimy, trochę techników już jest. I teraz tak, dla odmiany, żeby wóz w drzwiarki, ja teraz nie chcę kupować żadnych przedmiotów, poza tym mnie na to nie stać. Kompletnie, hajsu brak. Ulepsz biegłości obozowej, jeszcze tego też nie będziemy robić. Ale pójdziemy sobie tym razem dla odmiany, słuchajcie, do Kniei. Czemu nie, prawda? Knieja krótka, tu jeszcze nie byliśmy. I weźmiemy sobie dokładnie Mariusza, husarza. Ja tym razem nie pójdę w tej drużynie, ale wezmę ze sobą Tille. A co? I wezmę jako taki środek zapobiegawczy, ale z tej strony ludzie starej daty, słuchajcie. Tak się nazywa ta drużyna, nieźle, nie? Czy to jest przypadek, że oni tak się nazywali teraz? Słuchajcie, nie wiem, o co chodzi, ale coś takiego mi się i pojawiło. Ha! Po raz pierwszy coś takiego widzę. Jeżeli wiecie, co oznacza to, że się pojawia taka i taka nazwa drużyny, nieoczekiwanie zupełnie,
to proszę powiedzcie mi o tym. Mam coś jeszcze w kufrze tak naprawdę, słuchajcie. Pospolita, bransoleta, kamień uniku. No to zróbmy tak. Tutaj dajmy to dla husarza. I dajmy również dla Mariusza. Dajmy. Kamień uniku, okej. I jeszcze coś takiego, okej. Mariusz będzie miał dużo. Idźmy po zapasy. W Kniei, słuchajcie, z tego co pamiętam, bardzo ważne były saperki na pewno. Woda święcona już nie pamiętam, słuchajcie. Bandaż z całą pewnością. Ziółka też się przydadzą. Kościany klucz 1-2, a czemu nie? Dużo jedzenia z całą pewnością. I... Ale bardzo dużo tej wody święconej w ogóle tak przy okazji było, nie? Pochodnie, oczywiście, że tak. Trochę ta drużyna jest, słuchajcie, trochę z dupy wzięta moim zdaniem. Dwóch krzyżowców, słuchajcie, oprych i uzdrowicielka, ale myślę, że zrobimy furorę. No i co, wyruszamy, prawda? No to siup, w Knieję. A ja przypominam, jeżeli macie jakieś uwagi, ja dawno w tą grę nie grałem, nie wszystko pamiętam, to absolutnie starajcie się mówić i pisać mi o tym w komentarzach. Możecie śmiało krytykować, ja jestem zdystansowaną osobą, w związku z tym z każdą krytyką sobie jakoś poradzę i obędzie się prawdopodobnie bez prób samobójczych. Tymczasem ruszajmy do ciemnego lasu. Okej, pięknie, dużo skarbów. Od razu lećmy tutaj. Opryszek powinien jak najlepiej, prawda? Skrzynia jest pusta. Coś się Wojtuś nie postarał. Pochodnia na pewno będzie. Ale mamy też pułapkę tutaj gdzieś po drodze, widziałem. Tego należy się absolutnie wystrzegać. No. Pięknie, rozbrojenie. No Opryszek jak samo mówi, kurde, Łotrzech musi takie rzeczy robić. Rozjaśnijmy sobie zdecydowanie i... Tak. No i mamy walkę. Zobaczmy jak krzyżowcy sobie poradzą tak przy okazji. Dużo trucizny. Ja bardzo nie lubię tych dziadów, słuchajcie. Ale to zrobimy coś takiego. Unik. Potwory o wysokiej ochronie. No, może być ciężko, ale okej. Trafi? Tylko za jeden. Wywoła krwawienie. Dokładnie, tak sądziłem. Ale to nie szkodzi. My sobie z tym poradzimy. Od razu kasujmy tego dziada. Boskie pocieszenie, Boża łaska, od razu leczmy. Tego nie lubię, słuchajcie, bo to jest zaraza. I osłabienie jednocześnie. Rozdarcie naznaczonych, pudło, bardzo dobrze. Brawo, słuchajcie, dla husarza, który się obronił. Aczkolwiek na nim skupiły się wszystkie ataki. To nie szkodzi. To jeszcze raz walniemy. Kurde, dobry jest. Krytyk. Oj, bardzo niedobrze. Ale zrobimy coś takiego, słuchajcie. No kurwa mać. Wojtek. Jedyne co, że na razie nie powodują dużego stresu, słuchajcie. Co nie jest jakieś takie tragiczne. Ale to osłabienie jest dosyć wkurzające. Dobra. Co my możemy takiego zrobić? Możemy wykasować 7. Poprawka. I od razu tym razem powinno to pójść. Tak sądziłem. Bardzo ładnie. Leczmy 5. Krwawienie powinno zaraz ustać. Te skurczybyki cholera jasna, no wiedziałem, że to się coś takiego... I nie wziąłem odtrutki, słuchajcie, to jest po prostu... Słabo. Czy ja mogę coś zrobić? Bastion wiary. Redukcja stresu, pochodnia plus 1, stresu nie ma żadnego. Ale nic to. Za 8, od razu. 7, bardzo dobrze. I strzał śledzący. Za 7, bardzo ładnie. I podleczmy się trochę, ponieważ to jest bardzo niedobrze to, co się dzieje.
Oczyśmy przed pole. Mogłem się wyleczyć. To też nie było mądre, ale trudno. Dużo tej zarazy. Na pewno się musimy wyleczyć. Tak, to jest dobry pomysł. 1104 punkty herbowe. Skrzynia z pieczęcią mojej drużyny. Dobra, to spróbujmy to Wojtkiem otworzyć. Zawartość jest twoja. Wiecie co, nie wziąłem odtrutki, co to mnie wkurza strasznie, że nie wziąłem odtrutki na truciznę. No dobrze, trudno się mówi. Wracamy z powrotem, nie ma co. Trochę nas przetrzebi ta trucizna, podejrzewam. O, właśnie. Dobrze. Tilla, ty się nie stresuj, bardzo cię proszę. Tutaj chłopaków trochę podkarmimy jednak, bo to nie jest mądre. Ale husarz, no słuchajcie, no naprawdę to jest mocna drużyna, bardzo mocna. Ja tutaj widzę, że obydwaj koledzy, zarówno husarz, jak i Mariusz Kułakowski naprawdę dają radę. Lećmy dalej. Zapora, sapereczka oczywiście, bach. Dobra, i tutaj mamy... Jak się pajęczynę, słuchajcie, i brało? Ja się zastanawiam, czy to nie była saperka potrzebna do tego? Czy może pochodnia? Nie, to nie, kurde, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, co się... No saperki, szkoda mi, naprawdę używać szkoda mi saperki. No dobra, spróbujmy. Aj, wiedziałem, że tak się wydarzy. Kurde, fele. Nie pamiętam, jakich używało się konkretnie do konkretnych rzeczy i... No właśnie, i jeszcze te dziady. Ale dzięki Bogom udało się ich zaskoczyć. Tutaj to nie ma co, słuchajcie, tego to zaraz trzeba walić, 7. Trochę podratujmy sprawę. 8, bardzo ładnie. Tilla się przydaje. I od razu likwidujemy. Za 14. I jeszcze raz. Za 8. One mają magiczną zdolność i... No właśnie, stresik jest plus 20. Bardzo niedobrze. Ale za to mogę się podleczyć. Plus 4. No może niedużo, ale zawsze coś. Znowu inwokacja po raz kolejny? 40 na raz, słuchajcie, bardzo niedobrze. Ale... Rozświetlmy się troszeczkę. Nie jest dobrze. Ja tutaj widzę, słuchajcie, pomiędzy Wojtkiem i Markowskim i Attillą, słuchajcie, chemię. Ta chemia jest przytłaczająca. Zobaczcie, jak są do siebie zbliżeni. Okej, oczywiście żartuję, moi drodzy, mam nadzieję, że się nie gniewacie na mnie. No ale w końcu RPG rządzi swoimi prawami, a mistrz gry ma prawo i mówić kto z kim i dlaczego. Tak przynajmniej słyszałem. Jeżeli się mylę, wyprowadźcie mnie z błędu. Okej. Słuchajcie, no nie jest jakoś tragicznie. Mamy skrzynię. Skrzynia będzie pewnie zamknięta, ale mamy kluczyk. I o to chodziło. Akt własności. Bardzo dobrze. I mamy dla okultysty coś. W Egirze zdobyliśmy dla ciebie artefakt. Cieszysz się? Pewnie, że się cieszysz. A, jedyny problem polega na tym, że skończyły nam się łopaty. Okej, zobaczmy co tu się wydarzy. Nic się nie wydarzyło. Za to mamy dwie walki, trzy walki po kolei. Będzie grubo. I cały czas ktoś się boi. Kto tutaj ma strach przed Knieją? Ktoś ma strach przed Knieją, kurde, fele, ja tego nie zauważyłem. Jest to prawdopodobnie Tilla. Dobrze. Okej. Trzy walki i dwa ten. Naprawdę będzie się działo. Okej, lecimy. No dobra, trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że... O, żeż, od razu. Oj, to tak naprawdę? Serio? To będzie ciężka walka. Dobrze, ale obiecałem, że nikt nie zginie. Więc słowa będzie... Dotrzymać trzeba, słuchajcie, absolutnie. Oj, kurde, to było złe. To było bardzo złe. Ręka światłości, nie mogę jej użyć. Dlatego, że prawdopodobnie źle stoję. Dobra, podleczamy, słuchajcie. Leczenie drużynowe zróbmy. Dobra, i walimy. To nie ma co czekać.
piękny krytyk, po prostu rewelacja. Husarz, to było piękne. I unik jeszcze, no stary po prostu. Fantastycznie. I to samo Wojtek Markowski, rewelacja. Święta lanca. Jeden w przód. Bardzo dobrze. To było to. Słuchajcie, to było bardzo dobre zagranie taktyczne. Tylko niestety trochę dostaliśmy stresu teraz. Ale wykończymy go. Za 7. Jeszcze raz leczenie drużynowe. Słuchajcie, no jest nieźle. Jedynie to co stres. Ale to może się uda uniknąć. Dobra, wykańczamy po kolei każdego. Za 7, bach. Cudownie, husarzu. Mariusz teraz Kłakowski. Mariuszu, liczymy na ciebie wszyscy. No, trochę mniej, ale nie jest źle. Za 4. Dobra. Okej, trzymamy kciuki, słuchajcie. Niech się uda i za 9. Pięknie, po prostu. Słuchajcie, naprawdę to było poruszające. Boskie pocieszenie po raz kolejny. W dodatku jeszcze to nam dało, jak widzicie, i bonus. Mariusz słabiej wali, kurczę, niż husarz. Nie, guzik, prawda, oszukałem. Podstępny zamach, za 4. Oj, ale zdążymy się wyleczyć. Słuchajcie, nie jest źle. Plus saperka. Bardzo dobrze, to się nam przyda. I tutaj jeszcze jedna walka, rozjaśnimy trochę w razie na wszelki wypadek. No i to będzie już prosta walka, na pewno. Na początku tego plana za 8. Fantastycznie, Wojtek. Wojtek, kocham cię. No to było wyznanie, nie? Okej. Naprawdę jest nieźle. Dobra, to teraz kościane pomioty, precz. Nie no, husarz po prostu z Markowskim, jak bracia bliźniacy, słuchajcie. Walą, sieczą, miotają. Jest grubo. I worek. No dobrze, Wojtek, znajdź coś, proszę cię. Pięknie, jest, 500 sztuk złota. Kasa jest zawsze mile widziana. I tutaj mamy płytki grób. Słuchajcie, czy to tak zadziała? Tak! Wygląda na to, że kopanie grobów może być opłacalne. No i jest. No i ostatnia walka, słuchajcie, tutaj, jeżeli chodzi o tą linię. Naprawdę poszło bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O, bogowie, 3 żelatyny. Tak na nie mówię, słuchajcie. Ektoplazmy tak naprawdę. Ale zobaczmy. Zacznijmy od ostatniej. 12. Fantastycznie. Raz. No i teraz kolejności. Raz. Za 7. Oj, niedobrze. Za 4 punkty. Za 4 punkty. Ślimak? Serio? Wow. To mi się nie podoba. No, słuchajcie, Mariusz teraz się i zrehabilitował. Absolutnie się zrehabilitował. Attila niech się leczy. Teraz powinno być dobrze. Oj, to tak nie zrobimy. No niestety i pudło. Ale teraz będzie dobrze. Pięknie. Pięknie, o to chodziło. Powiem wam szczerze, że naprawdę aż jestem spocony, kurczę. Pomimo tego, że to są jeszcze niskie poziomy tak naprawdę, to jednak mimo wszystko idzie nam doskonale. Tutaj mamy... O kurde, tu będzie problem, bo ja już nie mam saperek. Serio, nie mam saperek. I to spowoduje niestety sporymi szkodami dla mnie. Bo... No bo co? No bo będą musiał się przedrzeć przez to cholerstwo. No ale dobra, nie jest tak źle. Aje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 j
walkę. Cztery ogary. Zaskoczone. No, może być różnie, słuchajcie. Przypominam, że one wywołują krwawienie. Ale być może się uda. Dobra, walnijmy od razu dywanowym. I postarajmy się przynajmniej dwa wykończyć. Pierwsze w rzędzie. Raz. Jeszcze jeden. No, Mariuszku. Jedziesz to. Pięknie.
18. Wskazuję cię. O, wiedziałem. No i krwawienie będzie, niestety. Wow. Krwawienie 5, 6, 12. Matko Boska, żeby ona nie wpadła w panikę. I za 2. Trochę się dzieje źle. Ale nie na tyle źle, żebyśmy sobie z tym nie poradzili. Ile one mają tych ataków, do cholery jasnej. Dobra, lecz się dziewczyno, bo trochę to tak niezbyt dobrze wygląda. Dobra. Moi krzyżowcy robią za hyclów. Za 9, pięknie. 600 sztuk złota, kurczę. No nie jest to jakiś super wynik, moi drodzy. Ale absolutnie nie jest też jakiś bardzo... Kurwa mać. Dobra, zobaczymy, może się uda. 4-2. I teraz cała nadzieja w krzyżowcach. Za 6, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. I zaraza jeszcze, rany boskie. Dobra, niech ona się leczy. No i? No przynajmniej, słuchajcie, husarz uniknął. Ale Mariusz już niestety nie. Ale nie ma tragedii. Za 5, kurde. Ale teraz będzie dobrze. Nie no, jak on mógł nie zginąć, słuchajcie, to po prostu się... No, w końcu. Oni ma... Te grzyby cholerne, grzybiczne drapacze mają i wysoką i odporność na obrażenia. To jest niestety i niezbyt dobre, no ale sobie z tym też poradzimy jakoś. Dobra, wykańczajmy go, słuchajcie, przydałby się krytyk. Ajej, niedobrze i zaraza. Dobra, walimy jeszcze raz. No Tilla, lecz się, bo to nie są żarty. Oznaczono, osłabienie, ale miejmy nadzieję, nie, teraz to już nam gówno zrobisz, mój drogi. Tak jak powiedziałem. Inspirujący okrzyk, słuchajcie. Strzał śledzący. Pięknie. No. I jest zamknięta na zamek, ale co z tego, jeżeli możemy otworzyć to kluczem, bo mamy klucz. I mamy skarby. Akt własności 25 sztuk złota. Bardzo ładnie. Powiem wam szczerze, naprawdę idzie dobrze. I prawdopodobnie jeszcze się podleczymy. Bo to już ostatnia ten... Oj, tutaj nie chciałem wcale tak tego zrobić. To prawdopodobnie będzie ostatnia, słuchajcie, i... pochodnia. No i zobaczmy, co z tego wyniknie. Będzie wojna? Będzie! No dobra! Odporność. No. Od razu. Za 8. Pięknie. No, nie jest dobrze, ale może sobie poradzimy z tym. Dokładnie tak. No i krzyżowcy teraz powinni dać radę. Słuchajcie, walimy. Za 6. Pięknie. Za 5. Jeszcze raz, powtórka. Jakiś krytyk by się przydał, panie radco. Obawiam się, że teraz, kurde, Tilla wpadnie w panikę. A może nie? Dobra, wykańczamy tego. Pięknie. I leczymy. Za 5, po raz kolejny. Słuchajcie, wygramy tą walkę, zdecydowanie. Kurwa. Jeszcze raz. Słabe te uderzenia bardzo, moi drodzy panowie. Tak to nie może być. Jeszcze raz. Dobra. No i teraz z całą pewnością ktoś dostanie paniki ataku, jak nic. A może nie, dokładnie. Mariusz Kłakowski, serio?
Aje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 j
Dobra, najpierw tego dziada. Leczmy. Światłość ma inne plany. No może ma. No kurde, przeczekaj, serio. Ja tu umieram, gościu. Za 6. Stój, ta bestia należy do światłości. Będziesz walił? Dużo stresu, słuchajcie. Bardzo dużo, ale nie szkodzi. Leczenie, redukcja stresu. Nie no, muszę go zniszczyć, słuchajcie. Nie ma sensu najmniejszego i robić inaczej. Podleczmy się jeszcze troszeczkę. Unik. Słuchajcie, stosunkowo nie bezboleśnie, prawda? Ajejejej, Mariuszku, no. Jak mogłeś? No i patrzcie, jak Wojtek Markowski zabija grzyby. O, właśnie, w ten sposób. Pięknie. Kontynuuj przygodę, ponieważ tutaj mamy coś takiego. I teraz tak, być może zrobimy to Mariuszem. Bohater poświęcił fontannę, 30. Trochę z niego zjęliśmy stresu chyba, nie? Co z tego, jeżeli i dalej cierpi na uraz. Ale nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale to byłby koniec naszej przygody. W bardzo ładnym zestawieniu, jeżeli chodzi o drużynę. Co my tutaj mamy? Nagrodę z misji. Wytrzymała klamra wyłącznie oprych. Sporo złota, tak sądzę. No może jakoś nie mega dużo, ale wystarczająco tyle, żeby przetrwać. Dalej. No i pewnie dużo nawyków, kurde fele. No i jak to wygląda? Taktyk schnie i przepięknie, Mariusz. Dobrze, husarz? Słaby hazardzista. Aj, też niedobrze. Pogromca plugawy, Wojtek Murkowski, pięknie. Tilla, badacz zatoki. Fantastycznie, wróć do miasta w takim razie. No i będzie trzeba, słuchajcie, troszeczkę podleczyć stres. 12885, nie jest źle, naprawdę. Trochę nam się osób podleczyło, tylko proton gdzieś poleciał, słuchajcie. Gdzieś polazł chyba. Weźmy, sprawdźmy sobie, gdzie kto jest. Mamy też... Dokładnie. I obiecałem Blood Rain naszej koleżance, która tutaj chciała zostać i jednym z bohaterów, że dostanie swoją postać. Więc od razu na początku ją do siebie przyłączmy. I pewnie pójdzie w kolejnej kolejce. Jako Amazonka w drużynie. A obiecaliśmy to, słuchajcie, Bloody Catherine bodajże, tak dobrze pamiętam? Sprawdzam, dokładnie tak, Bloody Catherine. Dobrze, Bloody Catherine, witamy w drużynie naszych śmiałków. Bloody Catherine, zmieni imię bohatera. Bloody Catherine, miejmy nadzieję, że Bloody Catherine coś nam o sobie opowie. I ja też mam taką, słuchajcie, propozycję dla was, bo teraz będę powolutku kończył tego let's playa. Moja propozycja polega na tym, ja bym chciał, żeby każdy z was gdzieś, i będzie nagroda za to później, w przeciągu 2 tygodni, jak będę prowadził let's playe, opowiedział historię o swoim bohaterze. Może być śmieszna, może być poważna, może być patetyczna, może być jakakolwiek. Ale ponieważ jeszcze nie wszyscy jakby znaleźli, ja nie wszystkich jeszcze zrekrutowałem, to będziecie mieli na to czas, żeby opowiedzieć o waszych losach. Najlepsza opowieść, w zasadzie dwie będę i opowieści nagradzał. Nagrodą będzie niespodzianka, bardzo fajna, zapewniam was. Mam nadzieję, że wiecie, że daję fajne niespodzianki. Otrzyma ode mnie nagrodę. W zasadzie dwie dostaną, dobrze? Także każda osoba, która wymyśli super opowieść, będzie taką nagrodę mogła otrzymać. I teraz ważna rzecz. Osoby uczestniczące w poprzednim konkursie nie mogą w tym i uczestniczyć. Dopiero kolejnym o konkursie będą mogli, także Tilla, Wojtek Markowski, musicie poczekać na kolejny konkurs. Dajmy szansę innym. Pamiętajcie, najlepsza opowieść, najlepsze w komentarzu oczywiście będzie i będzie nagrodzona przeze mnie. Okej, Bloody Catherine mamy.
Damy ci ciuchy, nie wiem jakie lubisz kolory, moja droga, więc dam ci jakieś na przykład szarości. Nie, no dam ci czerwienie, żebyś była bardziej widoczna. Tutaj nie mogę jeszcze żadnych właściwości odsłonić, ale za to mogę na pewno pójść, słuchajcie, teraz do kowala. A u kowala na pewno będę chciał i zrobić i... Będę chciał płatnerza ulepszyć. Tak. Absolutnie tak. I teraz idziemy na zakupy. Kolejna drużyna będzie składała się, tylko najpierw jeszcze się podleczmy. Tymka musimy niestety oddać do lazaretu. Wprawdzie już go wyleczyliśmy z jednej ciekawej i... z jednej ciekawej choroby, ale... Ale niestety musimy go tu jeszcze i wyleczyć, stężca. Teraz będzie szedł ze mną na pewno Wilku w końcu, więc na razie mu oszczędzimy. Wojtek Markowski pójdzie się leczyć. Tilla pójdzie się leczyć na pewno z jednej choroby, która jest bardzo denerwująca. A mianowicie z tej. Trochę wydałem na to, jak widzicie, ale absolutnie muszę ją wyleczyć z tej choroby. Mariusza wypuścimy z całą pewnością do, słuchajcie, i... do tawerny. Mariusz. Mariusza wyślijmy, słuchajcie, do burdelu. A co? Mam nadzieję, że się nie obrazi na mnie. Zobaczmy, co dostaliśmy tak przy okazji. Słuchajcie, Wegir dostał sprzęt, więc Wegirowi ten sprzęt i przekażmy. Wyłącznie kultysta. Bardzo dobrze. I dodatkowo jeszcze zobaczmy sobie... Dodatkowo jeszcze, co my możemy jeszcze zrobić, słuchajcie, bo ja bym chciał troszeczkę ulepszyć niektóre elementy w nowej drużynie. I tak zrobię. Tylko sprzedam jedną rzecz, która mi się na nic nie przyda tak naprawdę. Wyłącznie oprych. Nie no, oprychowi się należą, słuchajcie, jakieś rzeczy. Ale w takim razie... Chociaż nie, dobra, polepszajmy. Dobrze, na pewno Wilku pójdzie, słuchajcie, teraz do kowala. A co? Absolutnie to jest ważne. Wojtek już przy okazji zdobył drugi poziom, nie wiem czy widzicie. Z Wilkiem pójdzie w następnej drużynie z całą pewnością i... No właśnie, kto? Proton, czy ty już się wyleczyłeś? 17/120. Dobrze, Proton pójdzie ze mną w kolejnym tym. Więc wrzućmy go do kowala. Chociaż on jest nieaktywny, chyba mam takie wrażenie. Dokładnie. Co on tu robi tak przy okazji? Czemu ja go nie widzę? To jest dziwne. Wyrusz. Sprawdźmy, czy kogo ja mogę wziąć do kolejnej tej, słuchajcie. Mogę wziąć na pewno Wilka. To już jest trzech krzyżowców tak przy okazji, nie? Mogę na pewno wziąć Winter, która nie wiadomo gdzie wiedzieć czemu i... Na pewno mogę ściągnąć tego pana. Mogę dać Bloody Katni, absolutnie, i to zrobię. Mogę dać Wegira. No i to będzie interesująca drużyna, słuchajcie, czyli tak. Ja będę Bloody Katrin, Wegir i Winter. I może być interesująco, ale najpierw jeszcze pójdźmy sobie i... Pójdźmy sobie, słuchajcie, do kowala. Kowalu, gdzie jesteś? Kowalu, lazaret, gildia, kowal, dobra. Niestety ciebie to jeszcze nie mogę, moja droga, polepszyć, ale mogę na pewno i zrobić coś takiego. Wegir dostał sprzęt i zbroję. To samo mogę zrobić tak naprawdę jeszcze z koleżanką i Winter Werewolf. I tak zrobię. Okej, okay, dobrze. I tak naprawdę nic więcej nie jestem w stanie zrobić, bo już mija, nie wiem, czy nie 35 minuta tego nagrania. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Naprawdę było, słuchajcie, grubo. Bloody Katrin, właśnie widzę, że pomyliłem, moja droga, twoje imię i źle je napisałem. To powinno być 2 O. Przepraszam cię strasznie za to. Jak mogłem popełnić taki błąd? Bloody Katrin. Zostałaś Amazonką.
Mam nadzieję, że cię to cieszy. Drodzy Katrin. O, właśnie. Teraz jest dobrze. No i Bloody Katyn wyrusza razem ze mną. Vilja Diodatis, gdzie ty w ogóle jesteś, dziewczyno? Czy ty się w ogóle z czegoś wyleczyłaś? Stresu pewnie zero. Nie, no trochę jest. Kurde, Fele, tak naprawdę ja jeszcze bym ją z tego stresu trochę wyleczył, ale... Ale... Z tej ciekawości nie mogę w tym momencie, bo poszedłem leczyć najpierw i koleżankę Tillę. No dobrze, nic. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Ja jeszcze skoczę... O właśnie, Boże, jaki ja błąd zrobiłem, straszliwe. Powinienem jeszcze powiększyć koszary. Zwiększyć rozmiar drużyny o 16. Tak też robię. No i co? Tak jak mówiłem wcześniej, bo się teraz zgapiłem, bardzo długo gadam dzisiaj. Mam nadzieję, że tak samo dobrze bawicie się jak ja z wami tutaj. Komentujcie, przypominam o konkursie, który będzie trwał. Dawajcie łapki, komentujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A był z wami Wilku, cześć!